Dziś jest środa, 10 dzień października 2018 roku, godzina 21:37. Ja nazywam się Karol Milcarz i zapraszam na kolejny odcinek Coast to Coast numer 176, w którym będzie druga część naszej zapowiedzi sezonu NBA, czyli konferencja zachodnia, a ze mną są jak zawsze Piotrek Zarychta, dobry wieczór. Dobry, bardzo późny wieczór. Tak, Łukasz Woźny, ledwo żywy, ale jest. Cześć. Witamy. No i Krzysiek Uzdowski, jak zawsze na czas. Witamy. Tak jest, dobry wieczór. Wszystko zgrane na kanał, tak? Wszystko Tak, się udało się. udało, tak. Już przed podcastem sobie widzieliśmy krótką pogawędkę, może o tym też będziemy sobie rozmawiać. I właściwie będziemy sobie rozmawiać na początku, żeby ten temat tak odgrodzić. Zacznijmy od tematu chłodnego, bo tematu z Minnesoty. Chociaż tematu gorącego, szczególnie w tym momencie, kiedy Adrian Wojnarowski donosi różne rzeczy z treningu Minnesota Timberwolves, sytuacja Piotra Jimmy'ego Butlera w Minnesocie. Jak myślisz, czy na przykład, nie wiem, gdzieś w okolicach listopada, grudnia, stycznia będziemy jeszcze Jimmy'ego Butlera widzieć w Minnesocie Timberwolves i jak ty w ogóle się na to zapatrujesz? Jak patrzysz na szansę Timberwolves koszykarsko w tym sezonie, w takiej sytuacji? Ja na miejscu Timberwolves zrobiłbym wszystko, żeby się go teraz pozbyć. Naprawdę. Bo gość jest po prostu rakiem. Jak to powiedzieć? No, on psuje wszystko, co tam jest, tak? No, ja nie mówię, że w Minnesocie jest wszystko teraz super ekstra i różowo. Natomiast no, gość zachowując się tak, jak się zachowuje, że wchodzi na halę, zaczyna drzeć się do generalnego menadżera, że beze mnie, kurwa, nie wygracie nic. No to, że potrzebujesz mnie i tak dalej, no sorry. To, mimo wszystko, to nie jest, zresztą tak jak gadaliśmy i to ty, Karol, powiedziałeś w tej naszej rozmowie przed podcastem, to nie jest gość aż tak dobry, żeby tak sobie tak naprawdę rządzić zespołem. No, nie przesadzajmy. Gość był na tyle dobry, że wprowadził ich do playoffs, ale to tyle i nic więcej. Więc chociażby z tego powodu nie powinien być stawiany ponad wszystko. Jeżeli chce rzeczywiście odejść z Minnesoty, no to za rok już go tam nie będzie, więc wakacje przyszłego roku już odejdzie, bo ma opcję zawodnika na sezon 19-20 i myślę, że jeżeli nie będzie chciał być w Minnesocie, to po prostu zrezygnuje z tej opcji. Pójdzie sobie, gdzie tylko będzie chciał. Natomiast póki co jest tutaj i mam nadzieję, że Tom Thibodeau zbierze się na odwagę i kopnie go w tyłek i pchnie w jakąkolwiek otchłań za jakieś piki w drafcie, bo podejrzewam, że przy tej całej sytuacji, która w tej chwili jest i tym całym zamieszaniu, które Butler robi, to on wcale tak dużo chętnych na jego może nie być, bo epoka niegrzecznych chłopców, których chętnie się bierze do swojej drużyny, trochę już minęła w NBA i każdy woli mieć spokojniej wszystko ułożone, a nie tak na wariackich papierach z kimś, kto ma nie po kolei w głowie. Mam wrażenie, że Butler ma. Łukasz, ty mówiłeś przed podcastem, że nie chciałbyś takiego gościa powiedzmy w swojej drużynie w Houston Rockets. Możesz wyjaśnić dlaczego ewentualnie? Bo teoretycznie Butler by defensywnie się tam przydał, ale przy takiej sytuacji to byłby problem. Ale Daryl Morey chyba nie jest na tyle Znaczy, szalony. też według tych ostatnich doniesień, przynajmniej sprzed 5 godzin, jak teraz patrzę, wygląda na to, że Houston prowadzili tutaj rozmowy właśnie z Minnesotą, natomiast stanęło na tym, że Daryl Morey nie chciał oddać PJ Tuckera, bo Minnesota miałaby otrzymać Ericka Gordona i właśnie PJ Tuckera, natomiast tutaj z tego raportu wynika, że Houston nie chce oddać Tuckera. Natomiast no, dlaczego nie chciałbym go w Houston? No to właśnie względu na możliwość na popsucie tej atmosfery, która po tych finałach konferencji w ostatnim sezonie, kto wie, co by się wydarzyło, gdyby Chris Paul nie wypadł na ostatnie mecze. No i Ja chęć ci powiem, co zobaczenia by się tego właśnie, wydarzyło. co. LeBron James by miał jedno mistrzostwo więcej. Możliwe. Natomiast to na pewno jest zawodnik, który byłby w stanie pchnąć tę drużynę, jeżeli chodzi o ten jeszcze, powiedzmy, no nieco wyższy poziom i zbliżyć ją do Golden State Warriors. Natomiast pytanie, czy to wcześniej by po prostu jakoś nie implodowało, nie wybuchło, jeżeli chodzi o tutaj o no, to, co pokazuje i prezentuje sobą Butler. Wiecie co? Znam jedną drużynę, która z chęcią by przyjęła Butlera. Specjalista Sacramento?
Słucham? No, oczywiście, że Sakramento. Ja wiem, że ktoś pod którymś z twoich chyba odcinków tam się z tobą zaczął wykłócać, czy z nami, czy z tobą, Piotrek, o to, że bardzo niesprawiedliwie oceniamy Sakramento. I poniekąd to jest chyba prawda. My nie jesteśmy obiektywni, szczególnie co do Sakramento, ale właśnie o to w tym chodzi. No, to jest po prostu... Tak, gdybyśmy byli obiektywni, to bylibyśmy nudni. Tak, a Sakramento jest po to, żeby, no cóż... Prawdopodobnie fantastyczne miasto, ale jeżeli chodzi o drużynę koszykówki i generalnego menedżera, który jestem pewny, że jeszcze coś wymyśli, żeby ściągnąć właśnie Jimmy'ego Butlera, żeby oddać swój młody skład za jeden sezon Jimmy'ego Butlera, który zaniesie ich na 13 zamiast 14 miejsca konferencji zachodniej. Chyba, że się obrazi po dwóch meczach i też będzie krzyczał, że ze mną będziecie przegrywali bardziej. Już trudno użyć, że będziecie... że nie będziecie wygrywali, bo Sacramento nie wygrywa. Natomiast jest drużyna, która według jednego z nas będzie wygrywać bardzo dużo. I żeby ten temat też odgrodzić grubą kreską, temat zespołu z Tennessee. Panie Krzyśku, pierwszym podcastem. Które miejsce? Które miejsce? I czy to będzie top 2 w konferencji zachodniej? Nie, no ja tak na razie tak temperuję swoje oczekiwania, więc myślę, że... szóste miejsce i nagroda MVP dla Jarena Jacksona juniora. Nie no, wpasowuje się w to, że nie jesteśmy obiektywni. To idealny przykład. Skąd? A tak szczerze? No tak szczerze, no to... Top 7. To drugie miejsce i nagroda MVP dla Jarena Jacksona juniora. Nie, no mi się wydaje, że Memphis do playoffów wejdą, tak jest zupełnie szczerze. Nie chcę mówić, czy z 6, 7, 8 miejsca, bo tam jest taki ścisk na zachodzie, że naprawdę wszystko może się wydarzyć. Ale jestem w tej niewielkiej grupie ludzi, które uważają, że Memphis mają większe szanse na wejście do playoffów niż nie wejście. I Jaren Jackson Jr. rzeczywiście może być do tego kluczem, choć też nie nastawiam się, że on będzie robił bardzo dużo w pierwszym sezonie, bo to jest jednak jeden z tych najbardziej surowych debiutantów, jeden z tych najbardziej potrzebujących ogrania i w ogóle współpracy z zawodnikami NBA, debiutantów, jakie wszedł do NBA w tym sezonie. Ale też dzięki temu ma być może najwięcej miejsca na rozwój z całej gminy. Kto tak szeleści? Nie, ja chyba. Kto szeleści? Przyznać się. Ja nie. Łukasz, przestań zażywać profil. Nie ja. Nikt nie szeleści. Ja nie, ja tylko siedzę. Ktoś z was oprócz Krzyśka widzi Memphis w ósemce? Tak już? Ja. Ty widzisz. Tak? W tej siódmym, ósmym miejscu? Czy coś wyżej? Tak. Siódemkę mam. Ich mam na siódemce u siebie. I też uważasz, że po prostu będzie... Nagrywam. Będą po prostu zdrowi, tak? Sorry, bo mi tutaj gości w pokoju mam. Tak, wiem. Wydrukuję. Wydrukuję i zostawię, tak. Sorry, no tak, takie przeszkody. Wróćmy do Memphis Grizzlies, tak? Conley, Gasol. Naprawdę jesteśmy niepoważni. Jaren Jackson Jr. 25 punktów na mecz, nie, to Krzysiek mówił. Że oni, jeżeli są zdrowi, to dalej, przynajmniej ta pierwsza piątka, chyba Piotrek jest w stanie coś tam zdziałać. Czy masz inne jakieś powody, dla których dajesz ich, pomimo nie najlepszego trenera chyba, w tej ósemce? Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim mają mądrze znowu zbudowany ten zespół. Liczę trochę też, będę tu pewnie niepopularny, na Chandlera Parsonsa, bo mi się podoba w preseason póki co. Nie mówię, że on będzie nagle grał tak, jak grał w Dallas czy wcześniej w Houston, ale że wreszcie będzie zdrowy i będzie dostarczył te kilkanaście punktów co mecz na niezłej skuteczności za trzy. I to już będzie duży pozytyw. Ale to kluczem jest przede wszystkim zdrowie Mike'a Conley'a, bo to on robi tą drużynę playoffową, jak dla mnie. Nawet nie Mark Gasol, Mike Conley. Czyli ty z Krzyśkiem widzisz, no ja akurat nie mam. Przejdźmy może do topu zachodu. Czy pogadamy sobie dzisiaj o Golden State Warriors, czy ten temat tak tylko liźniemy? Bo to jest takie klasyczne pytanie, które od dwóch lat co najmniej się pojawia, czy jest ktoś w stanie w ogóle z Warriors na zachodzie powalczyć i czy są w stanie powalczyć
Houston Rockets, Łukasz, twoich Houston Rockets, którzy niby się osłabili, ale chyba jest ktoś, kto na zachodzie jest w stanie bardziej im zaleźć ze skórę w playoffach, czy tylko Houston? Nie, znaczy... Czy może widzisz, że Golden State nie jest, nie musi być wcale takie dobre, bo też mogą mieć swoje problemy w końcu. Znaczy problemy swoje mogą mieć, natomiast na pewno jest to drużyna do pokonania i wydaje mi się mimo wszystko, że też poprzednie playoffy pokazały, że jednak Houston są no to wyraźnie tą drugą najlepszą drużyną, co pokazały półfinały przede wszystkim z Utah Jazz. I powiedzmy to, jak ta drużyna znalazła sposób właśnie na Jazz. Natomiast no trochę tutaj może niepokoić to, że ta głębia składu nieco uległa. Znaczy, no ten skład się nieco zawęził, jest w rotacji kilku takich niesprawdzonych zawodników, jak powiedzmy Michael Carter-Williams, który wprawdzie w preseason wygląda całkiem obiecująco, ale to do niego bardzo podobne. Marquez Chris, nie wiadomo ile można się po nim spodziewać, że no, patrzę, że jest jeszcze Bruno Caboclo. Nie. Ale już nie jest LA chyba. Brazylijski Kevin Durant. Więc tutaj no, ta głębia składu może niepokoić, natomiast jeżeli chodzi o ten najsilniejszą piątkę, jaką Houston na pewno jaką może wystawić, Paul Harden, Eric Gordon, PJ Tucker i Clint Capela, to wydaje się, że to jest no, najsilniejsza piątka na zachodzie, jaka może zagrozić Golden State Warriors. Problem, jak wyjdziesz poza tą piątkę. No właśnie, te minuty, kiedy trzeba będzie grać właśnie, kiedy Boże, któremuś z tych zawodników trzeba będzie dać. Ty nie widzisz Carmelo w pierwszej piątce? Jak ty śmiesz? Nie widzisz Carmelo w pierwszej piątce? Naprawdę? Nie. Ale właśnie, jak zapatrujesz się na Melo? Bo czy to jest człowiek, który jest w stanie coś zrobić lepiej niż robił to w Thunder, gdzie miał tylko rzucać i tutaj też będzie miał tylko rzucać? Znaczy tutaj będzie miał o tyle łatwiej, że jednak będzie otoczony trójką strzelców, Jamesa Harden, znaczy trójką, czwórką w zasadzie. Nie, trójką strzelców plus Clintem Capelą, czyli takim zawodnikiem, który też będzie pomagał, jeżeli chodzi o te loby. Natomiast no, wydaje się, że dwójka tak dobrych rozgrywających jak Paul i Harden są w stanie jeszcze pomóc temu Carmelo, żeby tutaj znaleźć jakieś pozycje dobre za trzy. Wydaje mi się, że powiedzmy, może on być w Houston tym zawodnikiem, którym się spodziewano po nim, że będzie w Oklahomie. Nie musi, ale jest taka szansa. Ja to myślę, że im prędzej on się pogodzi z tym, że może zostać nową wersją George'a Johnsona, tym lepiej dla niego. No coś im bliżej sezonu, to coś tam mówił, że coś o ławce, że już tak się nie wypowiadał tak kategorycznie, jak to robił jeszcze kilka miesięcy temu, więc zobaczymy. No każdy gracz może się zmieniać, może to dotyczyć także Melo. Chociaż to może być taka tranzycja, może co za słowo, ale bardzo trudne przejście. Krzysiek, w twojej trójce najlepszych zespołów zachodu jest Golden State, jest Houston? I czy ktoś jeszcze tam? Tak. Jeszcze Houston nie ma. I która drużyna byłaby tym trzecią, jeżeli masz, chyba że masz jeszcze więcej w tym top 3? Wydaje mi się, że najbardziej chciałbym, żeby tą drużyną byli Utah Jazz i trochę wydaje mi się, że tą drużyną będą Utah Jazz. Chyba, że o kimś zapominam wyjątkowym, ale no chyba nie. Jazz będą lepsi samym faktem tego, że są tą samą drużyną co rok temu. Te playoffy na pewno ich zbudowały, na pewno zbudowały Donovana Mitchella. Joe Ingles wygląda świetnie w preseason. I wydaje mi się, że Quinn Snyder może spokojnie zrobić z tej drużyny trzecią siłę konferencji, taką, która nawet będzie w stanie wyrwać tam ze dwa mecze w drugiej rundzie playoffów, dlaczego nie? No bo jakoś dalej nie pasuje mi ten eksperyment Paula George'a w Oklahomie. Jakoś nie widzę, żeby ta drużyna Oklahoma wskoczyła na wyższy poziom niż rok temu. Niby największa zaleta jest taka, że już nie mają Carmelo, ale Russell Westbrook wypada na pierwsze dwa tygodnie, czy wraca? Nie wiadomo jeszcze. Jeszcze nie wiadomo. No ale właśnie. Więc ten pierwsze tygodnie też mogą ich zaboleć, jeśli chodzi o rozstawienie na tym ciasnym zachodzie. I
I dlatego wydaje mi się, że Utah Jazz powinni być tą trzecią drużyną. Utah Jazz to w końcu jest chyba drużyna, Piotr, która jest właściwie wszędzie tak dosyć wysoko stawiana. Ja ich zresztą mam na drugim miejscu w konferencji na sezon regularny. Niekoniecznie w playoffach może być problem. Ja wierzę w Utah Jazz. Oczywiście to dużo zależy, jak przy każdej drużynie, ale przecież szczególnie od zdrowia Rudy'ego Goberta i tego, co się będzie działo na jedynce. Bo ta jedynka wygląda tak różnie. I na ile jest w stanie, właśnie, jestem ciekawy, na ile jest w stanie poprawić się Donovan Mitchell. Raczej bardzo dużo może się poprawić, to jego drugi rok w NBA. Ciężko trenował w off-season. Więc to może być naprawdę coś, co jeszcze wyniesie Utah Jazz na wyższy poziom. No ale właśnie, Piotrek, mój optymizm jest zbyt wysoki na drugie miejsce. Czy ty też ich masz w top 4 czy niżej? Ja ich mam w top 4, ale na drugim nie. Na drugim nie, zdecydowanie nie. To sezon zasadniczy wygrają, jak dla mnie, na zachodzie Houston Rockets, a na drugim miejscu będą Warriors mimo wszystko. Mimo, że będą się starali oszczędzać, to drugie miejsce zajmą, bo po prostu swoim talentem wygrają tyle meczów, ile wygrają. I to wystarczy na dwójkę. Natomiast nie... Jazz, wydaje mi się, że będą w tym roku bardziej się nastawiać na playoffy niż na sezon zasadniczy, że to ich będzie bardziej kręciło, bo oni wiedzą, że to tam jest ta marchewka, która jest dla nich najistotniejsza. Ich nie obchodzi, żeby wygrać 60 meczów w sezonie zasadniczym, tylko żeby przejść w półfinał konferencji, więc oni tam będą bardziej się nastawiać. Takie mam przynajmniej wrażenie. Kto jeszcze jest u ciebie w top 4 wtedy? Bo co, będą Rockets, będą Warriors, będą Jazz i na czwartym? Czyli szykuje się na falę hejtu Lakersi. Nie tylko, to u mnie też są, więc to nie jest tylko. Ale właśnie, Lakers, czyli drużyna, która chyba jest w przewidywanych różnie, chociaż pojawiają się pytania, czy oni wejdą do playoffów. Nie, mi się to pytanie wydaje trochę na wyrost. No mając LeBrona Jamesa w składzie, naprawdę, pomimo, że zachód jest jaki jest, no to kurczę, nie wiem, Łukasz, czy też się z nami zgadzasz, że też Lakersów masz tak wysoko, czy jednak na regular masz ich w dolnej połówce tych playoffów, a może poza playoffami nawet? Nie, znaczy, jeżeli chodzi o samych Lakersów, to mam ich na 5., 6. miejscu, póki co, mniej więcej. Tutaj przede wszystkim pytanie, jak wokół LeBrona wkomponują się poszczególni zawodnicy, też jak szybko Luke Walton znajdzie, powiedzmy, taką najlepszą piątkę, jeżeli chodzi o grę wokół LeBrona. No i pytanie też, co z pozycją centra, jak to tutaj wyjdzie, plus jak ci weterani się wkomponują, jeżeli chodzi o grę z samym LeBronem i czy Luke Walton przypadkiem nie uzna, że jednak lepiej będzie grać tymi młodymi zawodnikami, że jednak być może oni bardziej tutaj, tak bardziej charaktery, może nie charakterologicznie, ale umiejętnościami bardziej pasują do samego LeBrona. Powiedzmy tutaj tak, Josh Hart, Brandon Ingram, LeBron James, Kyle Kuzma. No i jeszcze tutaj ten piąty zawodnik, to powiedzmy, wydaje się taka najmocniejsza piątka, jeżeli chodzi o Lakersów. Pytanie właśnie, kto będzie tym piątym zawodnikiem? JaVale McGee. Ja nie wiem, dlaczego JaVale McGee nie może grać więcej minut. Nie no, ja się tak zastanawiam, bo rzeczywiście na tej piątce jest problem. Jest JaVale, który może ci dać świetne 15 minut. Tak uważam. Albo 20 minut. Pytanie, czy on jest w stanie dać więcej minut. I pytanie, czy jak będzie grał więcej i regularnie, czy się po prostu nie zepsuje, bo Warriors grał w regularze szczególnie, trochę grał, potem nie grał, potem znowu wracał, był świetny, więc to było takie dosyć nierównomierne. Tylko ja się zastanawiam, kto w Lakers będzie bronił, bo jeżeli w szerzyłym sezonie regularnym Rondo nie broni, LeBron nie broni, pod koszem oprócz McGee też może być problem, a McGee złapie 5 fauli w 10 minut. Przy takiej obronie obwodowej, więc może być ciekawie. Ty, Krzysiek, a propos Lakersów, jak już o nich mówimy, też masz takie oczekiwanie, że oni będą gdzieś wysoko, czy raczej wolałbyś, żeby... Ja jestem raczej z tych, którzy się nie zdziwią, jeśli oni nie zrobią playoffów. Wydaje mi się, że mam ich w 8, ale jakby to jest naprawdę tak cienka granica dla mnie. Okej, LeBronem oczywiście będzie na pewno najlepszym zawodnikiem pewnie w swojej konferencji, choć też trzeba pamiętać, że
ileś lat już ma i wątpię, żeby grał tyle minut, albo żeby chciał w ogóle grać tyle minut, co sezon temu w Cleveland. No, a Lakers naprawdę dużo stawiają na rozwój ludzi takich jak Brandon Ingram, nawet Lonzo Ball, którym ja bardzo kibicuję, ale boję się, że to może się nie udać, że ten eksperyment Magica Johnsona i Roba Pelinki może się nie powieść. Oni chyba i tak głównie czekają na następne wakacje i spróbowanie przyciągnięcia jakichś gorących wolnych agentów, choć oczywiście powrót do playoffów powinien być dla nich czymś oczywistym, mając LeBrona, ale no przy tej sile zachodu, bo jak naprawdę sobie rozpisałem teraz ósemkę na szybko, to trudno kogoś wyrzucić nawet, żeby ci Lakers... żeby tak Lakers... Nie tak trudno. No właśnie, też się tak wydaje, że nie tak trudno. Powiedzmy, jest taka czwórka mocna, ale dalej, to może jeszcze Denver, Lakers też... i Pelicans. No ale to jest właśnie, ale to o to mi chodzi właśnie, że to są wszystko raczej drużyny, to jest w tym samym poziomie, to nie jest tak, że Lakers są pewniakami do playoffów, przynajmniej dla mnie. Są tej... Lakers mają taką przewagę nad Pelicans, Nuggets, Blazers i Spurs, że mają LeBrona Jamesa, a tamci jasne. nie mają takiego zawodnika. Pewnie, że tak, ale Pelicans też mają taką przewagę, że mają Antonego Davisa, Drew Holiday'a. No tak, ale oni się osłabili w stosunku nawet tego głupiego Juliusa Randla, którego Lakers nie chcieli podpisać, a woleli dać kilkanaście milionów KCP, co jest kolejnym trochę niezrozumiałym ruchem dla mnie. To jest krytyka. KCP ma chyba tego samego agenta, co LeBron. To. No to, no to właśnie. Ma tego samego agenta, co Redick. Więc ma agenta specjalizującego się w jednorocznych umowach, ale te dwie, 30 baniek łącznie, chyba 30 kilka baniek za te dwa lata KCP, bo chyba miał 18 milionów w poprzednim roku, to już w ogóle coś tak. Niesamowitego, miał kontrakt jak kredyt. No coś jak Jabari Parker coś w tym sezonie, taki roczny kontrakt, żeby dać komuś, bo jest. No, ale no, nie jest... wydaje mi się, że jest tyle znaków zapytania przy Lakers, że nie powiedziałbym, że mniej znaków zapytania jest przy Memphis, przy Clippers, czy Portland na przykład. Ale na pewno dużo historii będzie, ale Piotrek, czy to jest tak, wyłączając LeBrona, czy LeBron ma dużo gorszą drużynę niż miał w Cleveland? Tak ogólnie, bo nie. Talent ma lepszy, doświadczenie gorsze, ale ogólnie? Ja wiem, czy doświadczenie gorsze z Rondo, ze Stevensonem, z samym sobą. Znaczy w siebie wyłączać. Wiesz, jak zestawisz, ja wiem, że Len Stevenson jest trochę wariatem, ale jak zestawisz go z J.R.M. Smithem, no to mimo wszystko masz przewagę tak kilka razy, jeśli chodzi o inteligencję. Mm-hmm. Sorry. A co do reszty, no to talent na pewno mają większy, czy umiejętności. Wydaje mi się, że poprzednia drużyna, ta Cleveland, była trochę bardziej skrojona pod LeBrona, chociażby takimi ludźmi jak Kyle Korver. I tutaj że ona w ogóle była znaleźć. Ona w ogóle była skrojona, ta Lakers to jest taki... Trochę łapanka, zgadzam się, trochę łapanka, ale łapanka, która wydaje mi się zadziała. Mimo wszystko. Bo LeBron, bo mówię, bo jak to jest tak, to jest takich graczy jak LeBron to liczysz na palcach jednej ręki w historii koszykówki. Jak Michael Jordan w wieku 39 lat przyszedł do Waszyngtonu, to zrobił z nich prawie że drużynę playoffową. Więc dlaczego LeBron, mając 7 lat mniej niż wtedy miał Jordan, miałby nie zrobić z Lakersów, którzy daleko w poprzednim sezonie do playoffów nie mieli, tam chyba 12 zwycięstw. No bo LeBron, drużyna, tak? Która wtedy wygrała wschód, miałaby pewnie problem z 8 miejscem teraz na tym. No możliwe, no. Natomiast no, to już nie jego problem, także taki jest układ sił, nie? Natomiast wydaje mi się, że on gwarantuje to, że Lakersi mają playoffy i to inni muszą się martwić, właśnie moim zdaniem Spurs po tym, jak nie mają teraz rozgrywającego, Blazers po tym, jak nie mają nikogo poza trójką zawodników, reszta to dla mnie nie są do końca koszykarze tacy na poziomie NBA dobrym, więc to inni mają problem. Lakersi mają kupę graczy, którzy umieją grać w koszykówkę. Teraz jest tylko kwestia poukładania ich i mają moim zdaniem dobrego trenera do tego. Zgadzam się. A teraz zaczną się schody, bo zacznie się druga czwórka zachodu. I oczywiście w zeszłym sezonie między trzecią a dziewiątą były tam 2 czy 3 zwycięstwa różnicy i w tym sezonie może być podobnie. Ja na przykład na piątym swoim miejscu mam Pelicans. Mam ich bardzo wysoko. To jest bardzo subiektywne. Bardzo mi się podobali w ogóle ich styl koszykówki, odkąd spadł DeMarcus Cousins.
Szybki atak, skrojony w końcu po to Alvina Gentry'ego. Koszykówka, której świetnie się czuje Anthony Davis. Zresztą się by czuł w każdej koszykówce dobrze, ale coraz lepsza obrona. Stracili... Kogo oni stracili? Rondo stracili. Który playoffowy Rondo to jest spory ubytek. Ale może jeszcze są w stanie coś z Elfrida Paytona wykrzesać. Mają Jrue Holidaya, który jeżeli będzie zdrowy, to będzie coś fantastycznego, naprawdę. Jeżeli chodzi o, myślę, i defensywę, i ofensywę. Więc nie wiem, ja widzę Pelicans na piątym miejscu, ale tutaj jest wielki, wielki wybór wręcz w tych czterech drużynach. I Łukasz, w tej drugiej połówce, jakie drużyny przewidujesz najbardziej, że mają największe szanse, żeby się znaleźć? Żeby do tych znaczy mówimy o miejscach 5-7, no myślę 5-8. O miejscach 5-7, 5-8, bo no, przy czwórce się już tutaj różniliśmy. Ja podałem Lakers tak samo jak Piotrek, wy macie kogoś innego chyba na czwórce, tak? Ale tutaj... Znaczy mam jeszcze Thunder w czwórce. No właśnie, Thunder, bo Krzysiek zaczął coś o tym mówić. Łukasz, czy ty bardziej wierzysz w Thunder niż Krzysiek? Znaczy, no mam ich w czwórce, to w takim stopniu wierzę, jeżeli tutaj powiedzmy Westbrook będzie zdrowy, to wydaje mi się też, że jeżeli chodzi o samego Paula George'a, to lepiej też w drugim sezonie powinien się czuć. Plus ta trójka, właśnie, znaczy ta dwójka plus Steven Adams, to powiedzmy, no powinno sprawić, że ta drużyna będzie no co najmniej solidna. Natomiast jeżeli chodzi o te dalsze miejsca, to tam mam Denver. Typuję, że od 3 lat wejdą do playoffów, znaczy, że może w końcu wejdą. Dalej, no to tak jak wspomniałam, mam Lakersów i właśnie Pelicans, a z tym 8 miejscem to mam kłopot, bo rzeczywiście tutaj jest wybór. I do tego powiedzmy jednego worka mam tutaj no San Antonio, Blazers, Grizzlies, może Clippers, może optymistycznie nawet Dallas i nie wiadomo co z Minnesota, to tutaj jeszcze się wstrzymam. Selekcja bardzo duża. Krzysiek, wiadomo, że pewne drużyny możesz, jednej drużyny nie możesz wykreślić, Memphis nie możesz wykreślić, tak? I tu tworzy się dla ciebie problem, kogo tam zmieścić. Thunder, czy ty masz w ósemce? Masz w ósemce Thunder? Tak, ja mam w ósemce Thunder. Jakby to mówienie, że wcześniej, że oni mi się nie podoba ten eksperyment, chodziło bardziej o playoffy, że dalej nie czuję, żeby ta drużyna coś w playoffach osiągnęła, bo Russell Westbrook jest chyba najłatwiejszą gwiazdą do zatrzymania w playoffach od kilku dobrych lat. Ale ja mam Thunder na piątym miejscu w tej chwili. Wydaje mi się, że to też zależy od tego, na jak długo wypadnie Russell Westbrook. No to jest zawodnik, który wygrywa mecze sezonu regularnego i trudno spodziewać się, żeby w tym roku było inaczej. Na czwartym miejscu trochę optymistycznie mam Denver Nuggets, ale jak patrzy się na tą drużynę, to tam naprawdę nie ma złego kontraktu. Trudno znaleźć złego zawodnika. Jest. Tam jest któryś z braci Plumlee. No taki. No tak, no tak. No Mason, to nie jest jakiś nie wiadomo jak tragiczny kontrakt. Pozbyli się Farida, oddali go do Brooklyn Nets i teraz. Derela Artura też. Tak. I teraz wyglądają naprawdę okej. Okay. Liczę na to, że Paul Millsap będzie miał trochę lepszy sezon niż miał rok temu, bo rok temu był sporym rozczarowaniem. Miejmy nadzieję, że Nikola Jokic poprawi się kondycyjnie. I wydaje mi się, że ta drużyna rzeczywiście w końcu może wskoczyć do playoffów, no bo jeśli nie w tym roku, to trzeba będzie coś chyba zrobić z Mike'iem Malone'em. Paul Millsap w zeszłym roku stracił ponad połowę sezonu z kontuzją, więc to no też miało swoje spore znaczenie. Dla nich to jest podstawa, bo oni po prostu nie bronili, ich defensywa to była kupa. Bez Millsapa, zdrowego Millsapa, ta defensywa dalej będzie kupą. Chociaż w tej NBA tej defensywy i Piotrek pewnie potwierdzi, jest coraz mniej przy takim szybkim graniu i rzucaniu za trzy, więc to dla Denver chyba dobrze. Ale mi się nie podoba ich ławka poza Isaiah Thomasem, tam trochę mi brakuje po prostu czystego talentu i może być z tym problem. Ja Denver mam walczące o 8 miejsce z Thunder, bo ja widzę jak Thunder mogą nie wejść w ogóle do playoffów. W zeszłym roku Oklahoma City weszła do tych playoffów tak psim szwendem, tak ledwo. I wcale nie byli jacyś kontuzjowani, poobijani. No Andre Robertson wypadł, tak? I teraz też go nie będzie. Co ma dosyć duże znaczenie, pomimo, że oni nie rzucają, ale przynajmniej gościu broni. A teraz czy ta Oklahoma jest lepsza? Dennis Schroeder z Westbrookiem na parkiecie, jakoś ich nie widzę. A tak jeszcze najlepszy biznesmen świata, Nerlens Noel.
No, oczywiście. Bet on himself. And he lost. Ale cóż. Ciekawe, czy wycofali burgery ten z restauracji klubowej. Te hot dogi były. Hot dogi, przepraszam. Nie, ale serio. To naprawdę Thunder. Ja widzę, jak Thunder mogą się męczyć. A Denver... Denver też mam na skraju, bo nie mogłem z tej ósemki wyrzucić mimo wszystko San Antonio i myślę, że San Antonio będzie w ósemce na miejscu na przykład numer 7. Nie wiem, czy ty, Piotrek, widzisz też San Antonio z sentymentu, czy pomimo kontuzji Mareya też ich masz? Ja ich nie widzę. Pomimo, że jest DeMar i LaMarcus, tak. Mało. Czy że jeszcze oni się nawet połamią? Wydaje mi się, limit błędu jest mały, bardzo. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym po tym sezonie odejdzie Greg Popovich, w którym po tym sezonie zostaną wymienieni jacyś zawodnicy typu właśnie Aldridge i Pau Gasol, może nawet w trakcie sezonu, i oni wylosują pierwszy pick w drafcie i wezmą Ziona Williamsona i on będzie nowym Duncanem. I historia się powtórzy. To, ale to ktoś by musiał się kontuzjować w pierwszym meczu. A najlepiej daj im szansę. I DeRozan i LaMarcus od razu. Wiesz, to też nie byłbym taki pewny, że akurat ich niegranie będzie lepsze niż ich granie. Szczególnie, że oni będą dalej rzucać pół dyszki, obaj. Więc... No, ale a nie mają za bardzo kogoś, kto im dostarczy tam piłkę. Patty Mills? Come on. Derrick White? Fajny zawodnik, ale jest tym, kim był rok temu DeJounte Murray, albo jeszcze gorzej niż rok temu DeJounte Murray. I wyobraź sobie, że zaczniesz wymieniać nazwiska, które są jeszcze bardziej, jeszcze mniej znane za chwilę, a daleko no nie właśnie, wyszliśmy. Ale to właśnie to pokazuje, to gdzie... No ja nie. No, dla nie widzę też Portland na przykład w ogóle w playoffach. Też nie widzę w playoffach Portland. Ale właśnie, a propos naszego patriotyzmu lokalnego, czy ktoś widzi Clippers? Bo ja ich tak na granicy widzę, bo oni mają masę dobrych koszykarzy, może chyba największą ich liczbę, jeżeli chodzi o takich dobrośrednich koszykarzy. I mają chyba numer jeden team w jednym, w zajebistości nazwisk. Naprawdę. Tam po prostu ten Gilgeous, czy jakkolwiek Alexander, jest Sindarius Thornwell, który jest fantastyczny, ma fantastyczne imię i nazwisko. No gość jest zajebisty, jest Boban. Jest Angelo Delgado, chyba jest taki gościu na tyłu, no po prostu coś fantastycznego, po prostu, no, te Milosz, różnorodność jest fantastyczna, Danilo Gallinari, no, coś fenomenalnego, jeżeli po nazwiskach było to numer jeden seed w całej NBA, po prostu nawet jakby rozwalić konferencję, ale koszykarsko, nie wiem czy któryś z was ich widzi, bo ja widzę, że mają potencjał i w pierwszej piątce, i z ławki, tylko pod warunkiem jedną, żeby większość tego składu była zdrowa, bo w zeszłym roku mieli 1 109 piątek ze względu na urazy. Ty Łukasz ich widzisz, czy raczej to jest taki zespół, który twoim zdaniem już tak w lutym, marcu będzie mógł sobie zapomnieć o playoffach? Znaczy w playoffach ich nie widzę, znaczy widzę mniej więcej, że znajdą się w podobnym miejscu, co w poprzednim sezonie, bo rzeczywiście ta rotacja jest bardzo solidna, jest tutaj powiedzmy dwójka takich bardziej wyróżniających się zawodników, czyli Tobias Harris i Lou Williams. Też jeżeli chodzi o samą obronę, to Avery Bradley, Pat Beverly, czy właśnie ten Gilgeous Alexander, to są zawodnicy, którzy powinni być, ta dwójka powinna być no, na pewno bardzo dobra w obronie, natomiast nowy rozgrywający debiutant, żeby nie powtarzać drugi raz jego imię, nazwiska. SGA! Ma spory potencjał, jeżeli chodzi o umiejętności po tej stronie parkietu. Też dodali Mike'a Scotta. Wraca Bamute. Liczę, że Montrezl Harrell też pokaże tutaj pewien rozwój. No i jeżeli pozostanie zdrowy Danilo Gallinari, co zazwyczaj nie miało miejsca, to ósme miejsce mogą powalczyć. Natomiast no, brakuje tutaj jednak takiego zawodnika no, z tego ścisłego topu. LeBrona Jamesa, sorry, że tak zapytam. LeBron James zamiast Danilo Gallinariego, ja bym obstawiał tą drużynę nawet na atak na Warriors. Serio. Patrząc na ich skład. Z LeBronem. Zamiast Gallinariego z LeBronem. Ta drużyna mogłaby powalczyć. Naprawdę. I Gortata odmłodzić o 5 lat i byłoby okej.
Co jeszcze? Co jeszcze, Karol? Jeszcze Lina z 2012 na 3 mecze. Jeszcze Michael Jordan mógłby wrócić z emerytury. No i Magic. Nie, serio, nie, ale tak mówię, ta drużyna... I wtedy mogą powalczyć. Tak można by przy każdej, nie no, może nie przy każdej drużynie powiedzieć, ale... ale ten, to tyle o Clippers. Zamień Gallinariego na Jarena Jacksona. Ale seniora, tak? Nie, na dwóch. Tak. Senior był dobry. Tak bym zmienił temat, jeszcze będąc na zachodzie, bo już tak idziemy w dół, w dół, w dół i dochodzimy do drużyn takich chociażby jak Dallas Mavericks, takich jak Sacramento Kings, takich jak Phoenix Suns. I a propos tego chciałbym zapytać, czy według Was debiutant roku będzie grał na zachodzie w tym roku? W konferencji zachodniej, Piotrek? Czy któryś z tej trójki, DeAndre Ayton, Doncic, Bagley, czy nie wiem, może z innej konferencji, ktoś, kto może rzeczywiście tego debiutanta roku. Patrząc na to, według jakich kryteriów są przyznawane nagrody dla najlepszego debiutanta, no to raczej DeAndre Ayton, bo najzwyczajniej w świecie będzie miał najwięcej minut i najbardziej beznadziejnych kolegów obok, więc ktoś będzie musiał te punkty w Phoenix zrzucać oprócz Bookera. Więc wydaje mi się, że Ayton jest takim dosyć prostym kandydatem do tej nagrody. Natomiast koszykarsko wydaje mi się, że mogą być inni lepsi od niego. Mi się na przykład bardzo podoba Miles Bridges z Charlotte. Natomiast no to wiadomo, że to nie będzie zawodnik na minuty, które mogą mu dać tytuł debiutanta roku, więc chociażby z tego powodu niestety nie. A chłopaki, jak wyczycie Doncic, czy też macie taki hype na Doncicia, jaki jest, szczególnie chyba po tej wymianie jeszcze? To, jeśli Doncic wprowadzi Dallas do playoffów, to może wtedy. No mi się wydaje, że Ayton może trochę ucierpieć na tym, że Suns raczej nie będą grali o nic, bo trochę ostatnio się w przypadku debiutantów odchodzi od tej, wydaje mi się, zasady, że jeśli Ayton nie będzie miał 20 zwycięstw w sezonie, a Doncic tam będzie w playoffach do przełomu lutego i marca, to wydaje mi się, że Doncic może to zgarnąć. Jeszcze takie nazwisko trochę, które się pewnie rzadko wymienia, ale może... Jackson Jr. Nie, ja się bardzo wymienia często, przynajmniej u mnie w domu. Ale Colin Sexton z Cleveland może, jeśli zdobędzie szybko minuty i jako rywala ma 50-letniego George'a Hilla, więc to nie powinno być wielkim problemem. I też jeśli poflirtuje z Cleveland z miejscem w pierwszej dziesiątce, to on może być takim sleeperem do nagrody debiutanta roku. Mhm. Najgorsza drużyna zachodu według Was? Sacramento. Pytanie. Znaczy, jeszcze powróciłbym tylko do... Jeżeli chodzi o sleepera, to zastanawiam się, czy Harry'ego Gilesa nie można tutaj wrzucić, bo jeżeli chodzi o jego prezencję, to można powiedzieć, że on nawet... Że on zdrowy, to może być najbardziej utalentowanym zawodnikiem w Sacramento. Jest, to już widać w preseason. Bogdanowicz jest kontuzjowany chyba, nie? Czy gra? Aha. Tak, znaczy, ale on jest po dwóch bardzo poważnych kontuzjach. Nie ma kolan już chyba dwóch. Aha. Ale kilka miał takich fantastycznych podań. Też inni zawodnicy z Sacramento widziałem, że chwalili właśnie, że Giles może być nawet najbardziej utalentowanym podającym, jeżeli chodzi o ich drużynę. To jest takie trudne. Dobrze, że to dodałeś. Pozdrawiam Jarna Foxa. Bogdan Bogdanowicz, Jogi Ferrell. I najśmieszniejsze, że kogoś wybrali wcześniej z wysokim numerem, a tu mówi się o innym zawodnikiem. Ale Giles on był wybrany rok temu, tylko cały sezon przesiedział z kontuzjami. Ale z takim wysokim numerem i... Marvin Bagley będzie według mnie najgorszym wyborem tego draftu. Będzie taki Marvin Williams. Wydaje mi się, że jego imię nie jest przypadkowe. Tak samo to mi był draft 2004. Zaraz ci znajdzie jakiegoś beznadziejnego Jarena w historii. Też poszedł dwójką, poszedł przed Chrisem Paulem, poszedł przed Deronem Williamsem nawet. I niby jest jeszcze w lidze, więc okej, ale no. Masz szczęście. W historii w NBA było tylko dwóch Jarenów. Jaren Jackson i Jaren Jackson Jr.
Dziękuję. I Jaren Jackson Senior ma mistrzostwo, Jaren Jackson Junior będzie miał mistrzostwo, więc... W barwach Toronto Raptors. Dlaczego ja, nie? Ja mu lajkuję mu wszystkie tweety i wszystkie wpisy na Instagramie, żeby czuł się kochany w Memphis. Bo jest mi trochę przykro, gdy widzę, jak mało ma obserwujących, ale żeby było cieplutko w Memphis, mam nadzieję, że zakocha się w mieście. Wczoraj chyba co do konferencji wschodniej nie udało mi się tego pomysłu przeforsować, ale teraz spróbuję. Czy każdy z was jest w stanie takie jedna, taka może z dupy, ale odważna teza na temat konferencji zachodniej, zespołu, zawodnika? Znaczy, Krzysiek już jednym powiedział, tak? Kto będzie MVP, tak? Ale się pytasz o odważną teraz. Odważną, to jest... Nieracjonalną. Więc tak, ale jeżeli masz drugą związaną z Jarenem, bo może on jeszcze będzie defensive player od razu i rookie. Coś jeszcze może zgadnąć. Był MVP, no to wydaje mi się, że... A że będzie grał z ławki, to jeszcze może dostać Sixmana, ale dobra. Też on do Hall of Fame po prostu powinien wejść. Piotrek, czy ty masz jakąś taką odważną tezę gotową na teraz, na ten sezon konferencji zachodniej? Lakersi w finale konferencji. Odważna, ale da się tak obronić jak najbardziej. Łukasz? Może, że Donovan Mitchell trafi do All-NBA drużyny, ale to tak na szybko. Mm. O, niech Krzysiek, będzie taka. Coś niezwiązane no to z Memphis? Ja tak na szybko mam dwie. Pierwsza no to tak trochę naprzeciwko Piotrka, że Lakers nie zrobił playoffów, choć chciałbym, żeby zrobili. A druga to taka, że nie wiem, czy ona jest odważna w sumie, ale CJ McCollum w styczniu będzie już w innej drużynie. O, to jest możliwe. A moja teza jest taka. Houston Rockets odpadną w pierwszej rundzie. Hejo, do widzenia. I tak, taka jest moja odważna teza. Nie wiem z kim. Chciałbym, żeby to było z Pelicans na przykład. Może i to jest możliwe, chociaż przy takim tempie grania to może będzie Rockets pasowało, ale zobaczymy. To tyle. Myślę, że w połowie sezonu, jak sobie spojrzymy na te przewidywania, może być zabawnie, ale jak to często bywa, te przewidywania są całkiem niezłe do pierwszej kontuzji. Jak to często bywa, tak czy było w zeszłym roku, w przypadku na przykład Bostonu, który sobie jednak poradził, ale zobaczymy. To tyle. Kiedy się, Piotrek, słyszymy? Słyszymy się już w trakcie sezonu. Tak, prawdopodobnie. Za jakieś 2 tygodnie. Tak. W weekend, za jakieś 2 tygodnie. Mam nadzieję, że w szkole słuchacie 4-osobowym, także bądźcie z nami także wtedy i już sobie powiemy o koszykówce. Już na takim poziomie sezonu regularnego, chyba najbardziej ekscytujący taki moment sezonu regularnego. Ten początek, ten listopad, jeszcze może grudzień do świąt, bo często im bardziej All-Star Break się zbliża i to co potem, to jest często taka bardziej męczarnia, a teraz będzie go obserwować, będzie go oglądać i będziemy przez cały sezon starać się to śledzić wyjątkowo. To tyle na dzisiaj. Byli z wami Piotrek Zarychta, Krzysiek Uzdowski, Łukasz Woźny i Karol Milcarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.